Bez tych miejsc ciężko sobie wyobrazić przestrzeń społecznych aktywności. Co więcej, sprawiają one wiele radości zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Place zabaw to zdecydowanie niezbędna infrastruktura, która co jakiś czas powinna być modernizowana ze względu zarówno na komfort, jak i bezpieczeństwo użytkowników. 18 kwietnia podczas konferencji prasowej przedstawiono propozycję rewitalizacji dwóch placów zabaw na Myślenickim Zarabiu. Według planów nowe oblicze ma zyskać plac zabaw w Parku Miejskim, a także ten przy Górnym Jazie w okolicy plaży Trawiastej. Najważniejszym elementem tego placu, na którym się znajdujemy, jest wprowadzenie właściwie całkiem nowych urządzeń, gdyż on już jest, ten plac jest troszkę już zniszczony przez tam bodajże 10 lat użytkowania. Niektóre rzeczy może uda się nam wyremontować, natomiast zaproponowaliśmy nowe urządzenia z takimi ciekawszymi, współczesnymi elementami, jak parę urządzeń do kalisteniki, czyli do takiego, do gimnastyki dla młodzieży, do budowania formy. Nowym elementem jest też profesjonalna ścianka wspinaczkowa, którą będzie można używać do tak zwanego boulderingu i do wspinaczki z asekuracją na wędkę. Dosyć ciekawy element. Jeszcze w Myślenicach tego nie było. Są elementy dla dzieci, dla młodzieży. No i wprowadziliśmy dosyć duże dwie tyrolki. Parę elementów jest też dostępnych dla osób niepełnosprawnych, więc ten plac zabaw będzie mógł być użytkowany przez całe rodziny. Dodatkowo będzie doświetlony, będzie też piaskownica dosyć duża. Plac zabaw nad Górnym Jazem właściwie też z uwagi na zniszczenie już elementów i zużycie zaproponowaliśmy nowe elementy, też z dwoma tyrolkami. Troszkę inny układ, może bardziej spokojny. Wprowadziliśmy tam taką możliwość do grania w szachy i w warcaby na poziomie placu zabaw i elementy też siłowni zewnętrznej dla może starszych ludzi. Istniejąca wiata, która tam jest zlokalizowana, oczywiście pozostanie, bo to jest ciekawy element. Realizacja inwestycji ma rozpocząć się w bieżącym roku kalendarzowym. Inwestycje, które chcielibyśmy rozpocząć realizować jeszcze w tym roku. Wiemy, jak ważne jest to, aby dzieci miały bezpieczną przestrzeń do tego, aby aktywnie uprawiać różnego rodzaju aktywności. Jestem przekonany, że place zabaw, te, które wybudujemy na nowo tu w tych miejscach, będą właśnie takimi bezpiecznymi przestrzeniami, gdzie dzieci, gdzie rodziny będą mogły znaleźć swoje miejsce. Milimetr po milimetrze, centymetr po centymetrze. Odtwarzana jest zabytkowa polichromia w kościele pod wezwaniem świętego Klemensa w Trzemeśni. Zgodnie z uchwałą przyjętą przez radnych Rady Miejskiej w Myślenicach, na ten cel udzielona została przez gminę dotacja, w skład której wchodziły środki pozyskane z rządowego programu ochrony zabytków. Prace w tym kościółku rozpoczęły się około 2014 roku, kiedy poprzez Urząd Miasta i Gminy jeszcze poprzedniej kadencji przygotowano bardzo szczegółowy projekt renowacji tego kościoła. I później poprzez dotacje tego urzędu, jak i innych organizacji, szczególnie tutaj Fundacji Orlen, mogliśmy dokonać wymiany dachu tego kościoła, szałunków i prac wokół kościoła. Aktualnie prace teraz trwają wewnątrz. Przez minione 2 lata udało się odrestaurować ołtarze główne. Jeden, ten główny i te 2 boczne. Aktualnie prace obejmują 4 obszary w tym kościele. I tak, kończą się prace przy renowacji przedsionka kościoła. Dzięki temu, że otrzymaliśmy z Fundacji Orlen na to pieniążki prawie 200 tysięcy złotych. Również trwają prace przy renowacji polichromii ściany zachodniej, stoimy właśnie i chóru. To z kolei otrzymaliśmy dotację ze strony
programu rozwoju obszarów wiejskich LGD między Dalinem a Gościbią. I to, co jest wielkim owocem programu rządowego renowacji zabytków Polskiego Ładu, otrzymaliśmy tutaj pozyskaną promesę poprzez Urząd Miasta i Gminy, aktualnie urzędującego burmistrza. Mówię o polichromii prezbiterium i sufitu prezbiterium. Te prace zaczną się za niedługo, kiedy się skończą te. Otrzymaliśmy również dotację, którą pozyskało starostwo powiatowe na odnowienie polichromii z kolei całego sufitu. To są duże pieniądze, parafia by nie dała rady sama tego udźwignąć. Koszty renowacji związane z udzielonymi promesami na polichromie sufitu i prezbiterium są ogromne. Zakończenia całości kościoła to jeszcze parę lat upłynie, natomiast te części, które teraz trwają, do końca maja ma być odnowiony i skończony przedsionek. Do końca maja również ta część ściany zachodniej. Prace przy polichromii prezbiterium mają się zacząć już na dniach, a mają być zakończone w kwietniu 2025 roku. No i podobnie jeszcze tylko jest podpisanie umowy, rozpoczną się prace przy polichromii sufitu, no i też zakończą się w 2025 roku. Inwestycje za 8,5 miliona złotych będą mogły zostać zrealizowane w gminie Myślenice dzięki podpisanemu porozumieniu terytorialnemu w sprawie określenia zasad realizacji zadań z zakresu polityki rozwoju na obszarze innego instrumentu terytorialnego Otulina Podkrakowska. Zawarcie porozumienia to ważny moment dla 10 podkrakowskich gmin. Zadania będą realizowane w różnych obszarach. Będzie to też uzależnione od aktywności Otuliny Podkrakowskiej. Mam nadzieję, że będą to zadania, które będą w jak najlepszy sposób służyły mieszkańcom tych wszystkich gmin. Dziękuję też za to, że panowie przygotowaliście już strategię rozwoju, którą właśnie departament pani dyrektor w swojej łaskawości zatwierdził, bo to jest dokument niezbędny do tego, żeby podpisać umowę wykonawczą. Dzięki podpisanemu dokumentowi w ciągu najbliższych 5 lat samorządy realizować będą szereg inwestycji i działań przy zapewnionym współfinansowaniu ze środków programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027. Ja chciałem też z tego miejsca podkreślić i podziękować moim kolegom samorządowcom, wójtom, burmistrzom, którzy razem z gminą Myślenice tworzą Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska. Podziękować za to, że umieliśmy współpracować przez ten czas, odkąd powstało stowarzyszenie, odkąd też podjęliśmy wspólną walkę o dodatkowe środki europejskie po to, aby nasze wspólnoty lokalne, nasze gminy mogły się przez to jeszcze bardziej dynamiczniej rozwijać i żeby dzięki tym środkom móc realizować ważne zadania, ważne inwestycje, zarówno w sferze infrastruktury chociażby środowiskowej, transportu i komunikacji, czy mobilności, także działań związanych z edukacją dzieci i młodzieży na naszym terenie działania stowarzyszenia, czy chociażby też w obszarze turystyki. Szanowni Państwo, cieszę się, że ten ponad 2 lata umieliśmy ze sobą rozmawiać, współpracować. Dobiegły końca remonty i modernizacje kolejnych dróg gminnych. Tym razem dobre informacje w tym temacie zarówno dla kierowców, jak i pieszych płyną z Głogoczowa, Zawady, Krzyszkowic i Myślenic. W ostatnim czasie jako gmina Myślenice zakończyliśmy realizację kilku ważnych inwestycji drogowych. Inwestycji, które przede wszystkim poprawią komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, którzy na co dzień korzystają z dróg gminnych, jak chociażby drogi gminnej w Głogoczowie na Piłogrzbiecie, w Krzyszkowicach, w rejonie przepompowni ścieków, jak również w miejscowości Zawada na Przepompowni
przysiłku Wołówki. Także w samych Myślenicach udało nam się zakończyć pracę przy przebudowie skrzyżowania ulicy Jana Dunin-Brzezińskiego z ulicą Solidarności, gdzie zostały wykonane nowe bezpieczne przejścia dla pieszych, jak również nowe miejsca parkingowe. No i też oddaliśmy do użytku nowe przejście dla pieszych przy ulicy Średniawskiego. To inwestycje, które bezwzględnie poprawią bezpieczeństwo na naszych drogach gminnych. No i mam nadzieję, że w najbliższym czasie rozpoczniemy kolejne tego typu prace. Na te inwestycje wydaliśmy łącznie około 4 milionów złotych, z czego część pochodziła oczywiście z środków zewnętrznych, które pozyskaliśmy jako gmina, a część stanowiła wkład własny pokryty z budżetu gminy Myślenice.